Bogów Martyna, mamy piątek 14 września. Zapraszam do obejrzenia najnowszego przeglądu wydarzeń tygodnia. 24-letni Maciej Mazur z Krzymowa potrzebował zaledwie 8 sekund, aby zachwycić jurorów programu The Voice of Poland. Ubiegłą sobotę mogliśmy oglądać premierowy odcinek 9 edycji tego telewizyjnego show, kiedy to Mazur wykonał piosenkę Sign of the Times Harry'ego Stylesa. W pierwszym odcinku odbywały się przesłuchania w ciemno, jurorzy nie widzieli uczestników. Głos Macieja doceniło zarówno jury, jak i widzowie. Wokalista usłyszał wiele ciepłych słów, dostał nawet owację na stojąco od publiczności. Maciej Mazur miał możliwość wyboru drużyny, w której będzie występował i zdecydował się na dołączenie do zespołu Grzegorza Hyżego. Tam też go zobaczymy w kolejnych odcinkach programu. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie rozpoczęła procedurę sprowadzenia ciała polskiego podróżnika z Gryfina, który w maju bieżącego roku zginął w Meksyku. W niedawnym czasie do strony meksykańskiej został skierowany za pośrednictwem Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej wniosek o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej przez przekazanie do Polski ciała podróżnika. W czwartek 7 września prokuratura uzyskała opinię biegłych z napresu genetyki, która pozwoliła na identyfikację i jednocześnie potwierdziła jego tożsamość. W sobotę 8 września na terenie poradzieckiego lotniska w Chojnie strażacy z Ukrainy, Niemiec, Czech i Polski wzięli udział w dużych międzynarodowych ćwiczeniach. Na miejscu był Paweł Sławiński. Strażacy z Ukrainy, Niemiec, Czech i Polski wzięli udział w dużych międzynarodowych ćwiczeniach, które odbyły się na terenie poradzieckiego lotniska w Chojnie. Scenariusz ćwiczeń zawierał kilka założeń. Pożary budynków mieszkalnych i magazynowych, pożar stacji paliw oraz wypadki komunikacyjne. Strażacy ćwiczyli prowadzenie linii gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych na różnych kondygnacjach budynków, wykonywanie dostępu do poszkodowanych, ewakuację osób i udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy czy tankowanie wody z zewnętrznego zbiornika. Ćwiczącym ochotnikom przyglądali się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Jednostka z Chojny co kilka miesięcy organizuje duże strażackie manewry, w których często biorą udział nie tylko druhowie z okolicznych gmin, ale również zaprzyjaźnieni strażacy z niemieckiego Schwedt. Tym razem udało się zaprosić kolegów z miasta Młynów na Ukrainie i czeskich Susić. W tym tygodniu doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń drogowych. We wtorek 11 września około godziny 17 na lokalnej drodze pomiędzy Grzybnem a Słownicą kierujący pojazdem marki Seat Leon z nieustalonych przyczyn na łuku drogi zjechał z jezdni na pobocze. W wyniku wypadku dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala. Na czas działań ratowniczych kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Z kolei w czwartek 13 września w godzinach porannych na drodze krajowej nr 26 pomiędzy Chojną a Krajnikiem Dolnym Citroen C3 dachował w przydrożnym rowie. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba, pasażerka, którą z obrażeniami ogólnymi przewieziono do szpitala w Dębnie. Kierujący autem mężczyzna był trzeźwy, prawdopodobnie nie dostosował się do warunków atmosferycznych. Mimo tego zdarzenia trasa była przejezdna. Apelujemy o ostrożność, gdyż nadchodząca jesień z pewnością przyniesie pogorszenie warunków drogowych. Na zachodniopomorskich drogach pojawia się coraz większa liczba cyklistów. Taka sytuacja może powodować występowanie zdarzeń drogowych. W poniedziałek 10 września gryfińscy policjanci nadzorowali zachowania na drodze wszystkich grup uczestników ruchu drogowego w ramach działań pod kryptonimem rower. Zwrócili szczególną uwagę na zachowania rowerzystów w odniesieniu do kierujących pojazdami oraz pieszych. Praktyka policyjna wskazuje, że znajomość przepisów i ich przestrzeganie nie są najmocniejszą stroną tej grupy uczestników ruchu drogowego, tymczasem naruszenie zasad ruchu drogowego może się skończyć grzywną w postaci mandatu karnego lub postępowaniem przed sądem. Wiemy, że powyżej 18 roku życia rowerzysta nie musi mieć według obowiązujących przepisów, nie musi mieć prawa jazdy na rower, tak zwanej karty rowerowej. Aczkolwiek nie zwalnia go to od braku znajomości przepisów ruchu drogowego i to właśnie oceniają nasi policjanci w dniu dzisiejszym. Remont wieży w Mierowie doczekał się swojej realizacji. Więcej na ten temat powie nasz reporter Przemysław Kawęński. Akcja remontu wieży kościoła w Mierowie trwa od kilku lat w najlepsze. Oczywiście doszliśmy już do takiego etapu, gdzie zostało wszystko zaakceptowane, aczkolwiek jeszcze pieniążki zostają zbierane, czyli mamy taką puszeczkę, puszkę do której wrzucamy pieniążki i pieniążki idą
dalej na remont na naszej wieży. Tak jest, tak jest. Tutaj właśnie przez naszą miejscowość przechodziła pielgrzymka, 6. już edycja tej pielgrzymki. I tutaj właśnie ludzie, którzy uczestniczyli w tej pielgrzymce, chętnie wspomogli pieniężnie, zresztą jak słychać, to co będzie potrzebne dalej do tej wieży, do remontu. Także cieszy nas to serdecznie i z góry dziękuję. Wieża kościoła pod wezwaniem świętego Wojciecha w Mirowie doczeka się remontu. Na tą inicjatywę pozyskano środki z ministerstwa, czyli 150 tysięcy złotych. Konkretny remont rozpoczął się w poniedziałek. Państwo powiatowe dołożyło 15 tysięcy złotych. Ogromna tutaj ruszyła taka zbiórka mieszkańców, którzy również swoją tą właśnie część pozostałą zebrali. Wspólnymi siłami, dzięki właśnie gminie Moryń i uzyskanym dotacjom z Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego udało nam się zdobyć wszelkie finanse, aby w końcu dzisiaj, w tym radosnym dniu, przekazać ten teren. W środku wieży znajduje się drewniana konstrukcja ryglowa, która w pewnych miejscach jest uszkodzona. Prace mają polegać na rozebraniu piątej kondygnacji muru, odsłonięciu całej konstrukcji drewnianej. Do tego dojdzie również wymiana uszkodzonych elementów drewnianych, czy też ponowne odbudowanie muru i otynkowanie wieży od nowa. Kosztorys wynosi jest około 195 tysięcy złotych. Ulga na sercu, mieszkańcy są bardzo też z tego szczęśliwi, bo to ciążyło na sercach wszystkich naszych tutaj mieszkańców, także jest fajnie. Natomiast lewa strona ściany kamiennej została kiedyś przed laty otynkowana i prace mają polegać na zdjęciu tynku i przywróceniu do poprzedniego wyglądu. To w skrócie zakres prac, dosyć duży. Remont tej wieży ma potrwać do końca tego roku. W sobotę 8 września odbyła się 6. piesza pielgrzymka Hojna Siekierki. Na miejscu wydarzenia był Przemysław Kaweński. To robi normalny człowiek o godzinie 7 nad ranem w soboty i w niedzielę w roku szkolnym? Śpi. Ale jak co roku odbywa się również we wrześniu oczywiście pielgrzymka z Hojny do Siekierek. Więc taki normalny człowiek o godzinie 7 jest już gotowy do maszerowania. W końcu potrzebujemy jedynie około 8 godzin snu. W tym roku rozpoczęliśmy od krótkiej modlitwy w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Hojnie. Pielgrzymi jak co roku do pokonania mieli trasę wynoszącą 28 km. Ich intencje były różne. Zdaną maturę, bo ja w tym roku mam maturę. Ten etap, który przeszedłem, niech będzie, że się pomyliłem o to samo. A ty? Ja o bezpieczną podróż, bo akurat tylko wyjeżdżam to. Gdzie? Nie mogę powiedzieć. Za kogo się modlisz? W jakiej intencji idziesz? No za brata. Za brata? Tak. Coś poważnego? Czy coś wesołego? Nie. No po prostu odwrócił się od Boga. Na pielgrzymce z Hojny do Siekierek można spotkać nie tylko mieszkańców Hojny i okolic, ale również mieszkańców. Pochodzisz z? Bendargowo, gmina Pełczyce, za koło powiatu koszyńskiego. Łukasz Kruk jest znanym aktywnym pielgrzymem, czy też uczestnikiem znanych nam już ADM-ów. Na hojeńskie wydarzenie przyjechał już po raz trzeci. Maszeruje w różnych intencjach z myślą o znajomych, ojców, którzy prowadzą takie pielgrzymki, czy też z własnymi sercowymi myślami. Na listopadzie minie dwa lata po śmierci mojego taty, idę właśnie w tej intencji głównej. Ilu w tym roku mamy uczestników na trasie pielgrzymki Hojna Siekierki? Jeszcze nie mieliśmy takich oficjalnych typu oficjalnego liczenia, ale na oko widzę, że jest około 200 osób. Fenomenem było to, że to ja się obudziłem o 6.30, ale patrząc są jeszcze młodsi ode mnie uczestnicy tej pielgrzymki, którzy musieli wstać jeszcze wcześniej niż ja. Jeśli chodzi o wstawanie, no to nie było jakiegoś większego dramatu, ponieważ takie małe dzieci wstają mniej więcej o godzinie 7, pół do 8. Więc dzisiaj wstaliśmy o 6, godzinę wcześniej można powiedzieć. No i nie było to jakieś specjalnie trudne zadanie. Uczestniczyłaś kiedyś w większych jakichś podróżach, większych pielgrzymkach, na przykład do Częstochowy? Nie. Czyli zostajemy tylko to? Tylko zostajemy tutaj, tak. Hojna Siekierki. Najprościej i najszybciej. I najlepiej. Na pielgrzymce można spotkać również uczniów i opiekunów ze szkół salezjańskich w Szczecinie. W tym roku miałem okazję porozmawiać m.in. z moim byłym dyrektorem, księdzem Leszkiem. To sama forma pielgrzymki jest, myślę, taka bliska młodemu człowiekowi.
ponieważ ona pokazuje, że człowiek, żeby odkryć jakąś prawdę, jakąś głębię, no musi wykonać jakiś kawałek drogi, nie? I ta pielgrzymka jest krótka, jednodniowa, ale na pewno jest to forma takich rekolekcji w drodze, które pozwalają nam jakby popatrzeć na siebie, na serce, na życie, nie? Przemyśleć niektóre sprawy. Planujemy iść całą pielgrzymkę, takie były założenia od początku i no i będziemy się tego trzymać, no chyba, że dzieci jakoś strasznie będą z tego powodu cierpiały i już będzie im ciężko, aczkolwiek jesteśmy przygotowani tutaj z wózkiem transportowym. Proszę, można zobaczyć wózek i można zobaczyć mamę z wózkiem. Także jest miejsce odpoczynkowe, no i miejmy nadzieję, że dotrwamy do końca. Bardzo byśmy chcieli. My będziemy trzymać kciuki. Nasza pielgrzymka cieszy się wyjątkowo wielkim zainteresowaniem wśród młodzieży, dlatego może nawet połowa pielgrzymów to jest młodzież. Jaki jest sukces na tak zorganizowaną pielgrzymkę co roku? To jest wasza szósta edycja, szósta pielgrzymka. Słuchać ludzi i odpowiednio tym zarządzać, ale przede wszystkim dać się ponieść Duchowi Świętemu. I nic nie musimy robić, wszystko zostanie podpowiedzone, co mamy zrobić. W niedzielę 16 września na stadionie sportowym przy ulicy Odrzańskiej w Moryniu odbędą się zawody sportowo-pożarnicze. Do rywalizacji o miano najlepszej młodzieżowej drużyny pożarniczej stanie 170 uczestników z całego powiatu. Zawody zostaną rozegrane w 5 konkurencjach. Punktualnie o godzinie 10 odbędzie się pierwszy ze startów. Patronat nad wydarzeniem obejmie marszałek województwa zachodniopomorskiego. To już wszystko w naszych wydarzeniach. Dziękujemy za obejrzenie i życzymy miłego weekendu. Nigdy dla siebie. Nigdy dla siebie, zawsze dla innych wokoło. I nasz cały wagon trafił właśnie tu do Lwichowa. Tu nie było żywej duszy. Domy tu, to wszystko było popalone. Po śmierci mamy, tatuś się ożenił, no już była macocha i jako tako było, bo przynajmniej ugotowała. Pomimo upływu wielu dekad, wspomnienia są nadal świeże i wzbudzają emocje zarówno tych, którzy doświadczyli pobytu na Syberii, jak też późniejszych pokoleń. A to wojna się skończyła 9 maja. Sowiet przyjechał w tajgę tam i wszystkich robotników z lasu wołał. I mówi, że pobiły tego Niemca i wojna skończona. No wrażenie było takie, że tak jakbyśmy z piekła trafili do nieba.